jest w tym miejscu. Zobaczcie, w jakiej pięknej scenerii hibernuje. Wydaje się, że dookoła są drobinki złota. Kolejny cel na dzisiejszy dzień to jaskinia mamutowa. Jest ona bardzo popularna i bardzo znana wśród miłośników jaskiń na Jurze. A dlaczego? Sami zobaczycie, jak wygląda w środku i co sobą prezentuje. Ja od razu z góry mogę powiedzieć, że polecam tą jaskinię, bo byłem w niej już dawno temu. Lokalizacja jaskini mamutowej wygląda w ten sposób, że znajduje się ona nad charakterystycznym domkiem. Jaskinia znajduje się w tym miejscu. Wystarczy obejść domek i jest się na miejscu. Tu trzeba będzie uważać. Tak, tak, ślisko jest. Wchodzimy już w masyw skałkowy, pod którym kryje się słynna jaskinia mamutowa. Dlaczego ta nazwa to jaskinia mamutowa? No każdy powinien się domyśleć. Znaleźli kości mamuta w środku. Ale tu jest skałek do wspinania. Ten śnieg nie robi dobrej roboty, bo jest bardzo ślisko. Szkoda, że kolców nie wzięliśmy na buty. Otwiera się wejście do jaskini mamutowej. Zaraz tu zjadę. Bardzo ciekawa grota. Grota i jaskinia. Mijam właśnie łuk. Tutaj mamy podwieszone uprzęże dla wspinaczy. Znajdują się tutaj traski o największej skali trudności w całej Jurze. Jest całkowite przewieszenie obszaru. Widoczek na łuk wprowadzający do jaskini. Zostawione nawet maty na linę, żeby nie nabierała wilgoci i brudu. No co, rozpoczynamy eksplorację, tak? Podłoże jest bardzo śliskie tu, gdzie kapie woda. A dno to namulisko typowe w Jurze. W tym namulisku archeolodzy wykopali kości mamuta. Bardzo ładna jaskinia. Patent wygląda w ten sposób, że taką oto latarkę zamontuję na taśmę klejącą pod spód kamery, dzięki czemu będę miał... Możesz się przybliżyć, bliżej, bliżej. Dzięki czemu będę miał jedną rękę wolną. Taśma oczywiście zbrojona. To nie był dobry pomysł wchodzić tutaj z plecakiem. Muszę się wycofać i zostawię go w komorze głównej. Tył przejście. Plusem tej jaskini także jest to, że nie ma tutaj pająków. A jeżeli są, to jest ich bardzo niewiele. Plecak gdzie masz? A, na zewnątrz. Ja swój tutaj zostawię. W rozwidleniu korytarzy. Prosto jeszcze zobaczę. Wygląda na studnię. Mówisz, że kierujesz się w lewo. Idzie w lewo. A ja zatrzymam się. Idę zobaczyć. Aha, nie.
To nie jest studnia, tylko wgłębienie kopane przez archeologów. Wyraźnie to widać. Okej, wracamy do odnogi bocznej. Ale tu jest mokro i brudno. Ale ciężki mam ten plecak. Napchałem tam jedzenia na cały tydzień. Kuchenkę gazową. Idziesz? Tak. O, Eddie nawet stanął. Ale ładne kropelki wody się zgromadziły na skalę w tym miejscu. Wszystko, co tak błyszczy, to są krople wody. Super to wygląda i wyżej jest tego jeszcze dużo, dużo więcej. Zobaczcie. Okej. Lecimy. Tu będzie przeciskanie się. Super to wygląda. Zaraz pokażemy kamerom. Są jakieś makarony. Też widoczne. Tu jest bardzo ciekawy naciek. Możesz to sfilmować, Eli. Tutaj jest bardzo ciekawy naciek. Ciekawie się to prezentuje. Myślałem, że to jakiś kokon. Idziemy dalej. Patrz, a to jest aktywne, to wygląda. Mleko wapienne. W tym miejscu. Tutaj, zobacz, Eli. Patrz, jak... Zobacz, jakie fajne formy naciekowe mleka wapiennego. I powoli już robią się nawet terasy tak zwane. I to cały czas jest aktywne, bo jest mokre. Płynie tędy tutaj wszystko. Bardzo ciepło jest. Ale mi się wyrąbał. Bardzo ciepło jest w środku. W tym miejscu spokojnie można by było biwakować nawet. No. I my zaraz, widzę nietoperza. My zaraz chyba zrobimy sobie... jedzonko, ale to w części głównej. Tak, 9 stopni ciepła. O, jest termometr. Zobacz, termometr ktoś zostawił. Ile jest? 9. 9 stopni na plusie. Gdzie na zewnątrz jest koło zera w tej chwili. Leży śnieg. Tam już jest końcówka. Tak. Ktoś próbował się podkopywać, bo jest świeże, widać świeżo ziemia. Może krety? Naruszona. Nie, to archeolodzy, wiesz, znaleźli tutaj kości mamuta, więc wiem. Szukają dalej. No super jaskinia. Bardzo fajna. Przed nami korytarz, którym przyszliśmy. Na górze pięknie wyglądające krople, jak złoto to wygląda. Tu jest aktywne wszystko. Cały czas ścieka woda. Eddie został teraz w głównej komorze, a ja się wracam, bo chcę wam pokazać jeszcze nietoperza, który hibernuje. Nietoperze w Polsce są pod ochroną, więc muszę się cicho zachowywać. Jest w tym miejscu. Zobaczcie, w jakiej pięknej scenerii hibernuje. Wydaje się, że dookoła są drobinki złota. Ale to woda sprawia takie wrażenie, która się osadziła na skalę. W jaskini nie znalazłem na razie żadnego pająka. Nie znaleźliśmy, więc dla tych, którzy się obawiają, mogą spokojnie tutaj wejść. Raczej nie spotkają pajączka. Dobra, trzeba się teraz przeciskać. Przede mną wąski korytarz. Tam jest wyjście do jaskini, do groty głównej. Chodzimy razem z plecakiem już teraz. Wyszedłem z tej nory. Idziemy dalej eksplorować, tak? Tam dalej nie ma. Tylko jest już jedna gota. Tam jeszcze jest jedna grota. Wchodzimy do drugiej groty. Ta jest o wiele obszerniejsza od pierwszej. Mniejsza jest. I tu jest koniec. Ja otwieram sobie, to jest koniec.
Bele, nie komu. No właśnie. Nie, nie jest, nie ma komu. Tutaj jest koniec. W tym miejscu. Komin, ale jeszcze do końca nie powstał. Zmęczyłem się w tamtym korytarzu. W jaskini 9 stopni. Ty, a ciekawe, czy nagrałem ten termometr. Nie wiem. Nie wiem, czy nagrało się, że w końcowej części jaskini był ustawiony termometr i pokazywał 9 stopni, rtęciowy termometr. Dlatego teraz dogrywam ten temat. Tu się pojawiły już pająki. Jest ich nawet dosyć sporo. Ale do tej komory nie trzeba wchodzić. Można wejść do tej węższej. Ona jest dużo bardziej ciekawa. No, zaczynają się chować te pająki na skutek światła. Największy jest w tym miejscu, jaki udało mi się zobaczyć. Proszę bardzo, piękny pajączek. Ten wygląda groźnie, jakby się szykował do ataku. Coś kombinuje. Coś kombinuje. Załączyłem drugą kamerę z szerokim kątem widzenia, żeby pokazać, jak duża jest ta komora główna. Jaka ciekawa forma skalna występuje na samym początku. Łuk triumfalny, można by powiedzieć. Co, Edi, zauważyłeś? Trzeci korytarz. Jest trzeci korytarz do eksploracji. I to bardzo wąski. Plecaki musimy zostawić tutaj, przy wejściu. Edi, idziesz pierwszy, tak? Tak. Dobra, trzymaj teraz aparat i latarkę. No, ten korytarz jest bardzo wąski. Tu jest jakaś odnoga, ale nikt się tędy nie przeciśnie. To jest koniec. Tylko mała dosa. Aha. Mała grota, czyli jednak nic specjalnego, ale widać wyraźnie, poświecisz w tą szczelinę, jaka tutaj powstała, tam dalej. Szczelina międzyskalna. Czyli ta część jaskini zwie się jaskinią typu szczelinowego. Powstała na skutek rozszczepienia się skały i przesunięcia. A tu po lewej stronie co mamy? Po lewej tam? A nic, końcóweczka też. Okej. Okay. Czyli jaskinię mamutową mamy zrobioną. Jeszcze zostało nam przygotowanie posiłku w jaskini. Co zaraz uczynimy, bo ja już się robię bardzo głodny. Jak myślisz, będzie lepiej przodem czy tyłem tutaj wejść? Tyłem. Też tak myślę. Schodź tyłem. To 2 metry uskoku. Skakać raczej nie będę. Zrobię to tyłem. Trzeba bardzo uważać, bo te skały są nie dość, że wyślizgane, to jeszcze mokre. Przed jedzeniem myjemy ręce. Warunki takie są, jakie są. Jest śnieg, woda zimna, ale ręce bez błota. Ale dobra herbatka w jaskini z miodzikiem. Dobra, bo nie jest taka słodka, nie przesłodziłem jej na szczęście. Ale miód robi swoje. Tu mam półeczkę naturalną, przygotowaną pod herbatę.
Nie muszę korzystać ze stołu żadnego. Opuszczamy jaskinię mamutową. Edi poszedł sprawdzić, czy jeszcze nie ma gdzieś kolejnego wejścia. Ale wydaje mi się, że to jest ścieżka. Jest coś, a pewnie też szczelina. Że to jest ścieżka na górę dla wspinaczy skałkowych. No to Edi biegnie sprawdzić tą szczelinę, czy warto do niej iść. Nie warto. Nie warto? To zawijamy się. Jak się komuś podobała eksploracja razem z nami jaskini mamutowej, to zapraszamy do subskrypcji. Będzie tego na pewno więcej. Przypomnę, że na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej znajduje się 300 takich obiektów, ponad 300 jaskiń do eksploracji. Oczywiście nie wszystkie są dostępne legalnie i niektóre tylko za zgodą uprawnionych władz, z tego względu, że są pomnikami przyrody albo jest to strefa ochronna, na przykład nietoperza, tudzież innych form. Dwie z czterech jaskiń mamy dzisiaj zdobyte. Patrzę, co mi tak... Myślałem, że mi kierunkowskaz się włączył, ale nie. Edi, widzę, że trafiłeś pod kosiarkę. Ostrzyżony pięknie. Zresztą ja też, na krótko. Pomimo, że jest zima. Szybko dopijamy kawę. Mamy grudzień, więc i opakowanie świąteczne z płatkami śniegu. I kierujemy się za chwilę do jaskini o ciekawej nazwie. Jaskinia nazywa się Dupna.